Dzień dobry. Dzisiaj bym chciał z Tobą porozmawiać, wspólnie rozważyć temat przemocy. Ostatnio dosyć głośno o tej przemocy w mediach, ale chciałbym podejść do przemocy w troszeczkę inny sposób, z innej strony. Nie będę tu mówił o alkoholikach bijących swoje żony i maltretujących dzieci. Nie będę mówił o babach, które biją swoich mężów, bo takie sytuacje też się zdarzają. Nie poruszę tematu zwyrodnialców katujących zwierzęta. Tu moja prośba, kiedy coś takiego widzisz, natychmiast zgłaszaj. Powiem o przemocy, z którą spotykamy się każdego dnia, której praktycznie nie zauważamy. Pomimo wszystko jest to przemoc. Nie zauważamy, że w stosunku do nas ta przemoc jest stosowana. Nie zauważamy często, że sami tą przemoc stosujemy w stosunku do innych. To jest powszechne i powszednie. Ale to, że coś jest powszednie, nie znaczy, że jest mniej straszne. Zacznijmy od przykładu może najbardziej drastycznego. Partnerka, żona może nawet, postanowiła od ciebie odejść. Odchodzi. Usiłujesz tą osobę zatrzymać. W jaki sposób? Mało, bardzo mało jest ludzi, którzy zatrzymują tą osobę w sposób racjonalny. Starają się coś w sobie zmienić, coś udowodnić, coś pokazać, sprawić, aby tej osobie chciało się zostać. Przeważnie w takich wypadkach uciekamy się do przemocy, zależnie od charakteru. Jeden może płakać, jęczeć, narzekać, grozić, że się zabije. Co to jest? Szantaż. Szantaż, czyli zmuszanie kogoś do działania niezgodnego swoją wolą, czyli przemoc. Inny pójdzie, oklepie gębę konkurentowi. To jest nie tylko przemoc fizyczna wobec tego konkurenta, ale też przemoc fizyczna, przemoc psychiczna wobec żony, partnerki. Po prostu pokazujesz jej, że jeżeli spojrzy na kogoś innego, temu komuś stanie się krzywda. Przecież nie chcesz. Nie chcesz, żeby ktoś patrzył tylko na ciebie ze strachu. Może lepiej niech patrzy z podziwem, z uznaniem, a nie z lękiem. Tu przy okazji chciałbym ci przypomnieć, że nic nie jest z gruntu ustalone na zawsze, że o związek trzeba dbać i że nikt nie jest twoją własnością, ani też ty nie jesteś niczyją własnością. Te dwie strony medalu bardzo dobrze jest zawsze pamiętać. Następny przykład. Dziecko. Dziecko leży na ziemi, krzyczy, tupie, wali rękami, bo chce coś uzyskać od rodziców. Czymżeż jest to innym niż aktem przemocy wobec rodziców, zmuszaniem ich do jakiegoś działania? Jeżeli tego w porę nie powstrzymasz, ta przemoc w dziecku będzie rosła. Z czasem może rozszerzyć się aż do przemocy fizycznej lub przemocy nie tylko na tobie, na innych osobach. Podam ci tu taki przykład. Przykład życia to był mój kuzyn. Mój kuzyn wychowywał się tylko z matką. Matka pozwalała mu na wszystko. Miesiąc przed maturą powiedział: jeżeli nie kupisz mi puzonu, nie pójdę zdawać matury. Interesował się jazzem, wtedy ten jazz dopiero wchodził. To było szaleństwo, ale użył takiej metody. Matki nie było stać na ten puzon, więc zebrała pieniądze po całej rodzinie, zapożyczyła się, kupiła mu ten puzon. Potem zresztą był jednym z lepszych puzonistów jazzowych w Polsce, ale cóż z tego? Użył przemocy. Tu chcę ci uświadomić, jak dzieci często wpływają na rodziców. Chcę ci uświadomić, że to jest przemoc. Zastanów się, czy na pewno takiej przemocy nie ulegasz. Sytuacja odwrotna. Rodzice często używają przemocy wobec dzieci. Ja mówię tutaj nie tylko o ochronie przed niebezpieczeństwem, ale również o przemocy dla własnego dobra, dla własnej wygody. Wyobraź sobie, że jesteś 70-letnią kobietą. No jeżeli jesteś 19-letnim chłopakiem, trudno sobie to wyobrazić, ale wyobraź sobie. Jesteś około 70-letnią kobietą, masz 40-paroletniego syna, ten syn z jakichś powodów jeszcze się nie ożenił, mieszkacie razem,
jeździcie na wakacje zawsze do domu wczasowego pewnej firmy. Często przyjeżdżają koleżanki twoje, czasem z córkami, ale coś z tych córek nic nie wyszło. Ciekawe dlaczego. Twój syn jest pasjonatem. Pasjonuje go kultura, sztuka, filozofia krajów azjatyckich. Pewnego dnia przychodzi do ciebie i mówi: słuchaj, mamuśka, ale mi się udało. Kupiłem first of last minute wycieczkę. 3 tygodnie. Birma, Tajlandia, Laos. Wyobrażasz sobie, pojadę tam, będę tam na miejscu. Co robisz? Jak zakuje cię w boku, uśmiechasz się promiennie. Co się, mamusia, tak uśmiecha? Bo wiesz, ta wycieczka twoja mnie tak cieszy, że odmłodniałam o 10 lat. Czuję się dużo lepiej. Chowasz natychmiast wyniki ostatnich badań, które były niezbyt dobre, na dno szuflady, żeby przypadkiem ich nie zobaczył. Do ostatniej chwili prasujesz mu skarpetki, żeby jakoś wyglądał na tym świecie. Ale są inne osoby. Inna osoba przy każdym najdrobniejszym ukłuciu będzie się krzywiła dużo bardziej niż jest to warte. Kilka razy dziennie będzie się zataczać, przytrzymując o ścianę, bo takiej się w głowie kręci, nie bardzo sama może utrzymać równowagę. Wyniki niedobre, wyniki badań położy na stole. Jeżeli syn się w porę nie zorientuje, to zacznie je czytać i wzdychać znacząco. Przed wyjazdem powie: jedź, dobrze, jedź, oczywiście, że jedź, no przecież to jest twoje życie. Gdyby mnie tu nie było, jak wrócisz, to znaczy, że jestem w szpitalu, no, jeżeli będzie komu zadzwonić, po pogotowie oczywiście. Przemoc. Okrutna. Straszna przemoc. Ogólnie przemocą nazwałbym zmuszanie kogoś do działania wbrew swojej woli, do działania na swoją szkodę lub przysparzanie komuś cierpień dla swojej korzyści. Inne przykłady przemocy w pracy. W pracy dużo mówi się o mobbingu, natomiast mało się mówi o takim ukrytym mobbingu kaskadowym. Ja tego doświadczyłem w którejś z poprzednich moich prac. Byłem jednym z tak zwanych małych szefów. Miałem główną szefową, nazwijmy ją Jola. Pracowało mi się z nią cudownie i fantastycznie. Natomiast potem Jola odeszła na emeryturę. Przyszedł pan, nazwijmy go Zdzichu. Przyszedł pan Zdzichu. On jednych faworyzował, innych próbował zgnębić, zgnoić, żeby sami odeszli. Przemoc, ale nie robił tego samodzielnie. Nie. On w sposób oczywisty, ale niejawny, dawał do zrozumienia, komu dać więcej pracy niż da radę udźwignąć, komu dać lżejszą pracę, kogo błędy natychmiast raportować, a kogo sukcesy natychmiast raportować. On działał w ten sposób, próbował zmusić mnie do takiego działania, czyli on wywierał na mnie przemoc, abym ja wywierał przemoc na innych. Skończyło się oczywiście odejściem. Wiele jest sytuacji nawet takich drobnych w codziennym życiu. Jeżeli wymuszasz pierwszeństwo na drodze, to też jest forma przemocy. Jeżeli wpychasz się gdzieś bez kolejki, też jest to forma przemocy. Co robić? Nie stosuj przemocy. Uważnie patrz na swoje życie, patrz na to, co robisz. Ale nie miej wyrzutów, do tej pory to było bezwiednie. W tym, co robisz, nie stosuj przemocy, ale nie namawiam cię, żebyś robić z siebie ofermę. Nie dopuszczaj też, żeby ktokolwiek stosował przemoc wobec ciebie. Twarde, stanowcze nie. Po co mówisz, czy to coś zmieni w ogóle w twoim życiu? Na pewno, ale zmieni też w otaczającym świecie. Zobacz, ten film najprawdopodobniej obejrzy kilkaset osób. Może kilkadziesiąt z nich podejmie decyzję, żeby tak właśnie żyć. To jest kilkadziesiąt punktów oporu. Wszyscy jesteśmy energią. Wszystko jest energią. W świecie wzbiera fala przemocy. Po tym filmie może być 30 punktów oporu. Ta przemoc, która gdzieś się dzieje, jest zapisana energetycznie. Tworzy się taki wzorzec energetyczny. Te podobne wzorce łączą się i płyną falą przez świat.
te wzorce odwrotne. Te pozytywne wzorce energetyczne też tworzą pewną wspólnotę. One też się łączą, stanowią tamę dla fali przemocy. Więc niewykluczone, dla mnie raczej pewne, że im więcej osób będzie walczyć z tymi najdrobniejszymi objawami przemocy u siebie i u innych, tym ta tama będzie mocniejsza i tym bardziej zmniejszy się ilość przemocy na świecie, również tej największej, najpotężniejszej. Trzeba zaczynać od małego. I tylko jedna prośba. Nie rób z siebie wojownika światłości, nie rób sobie księżniczki czystości. Po prostu pokaż innym, że działając bez przemocy i nie zezwalając na przemoc wobec siebie, można żyć równie wygodnie, równie szczęśliwie, a może nawet lepiej. Zapraszam Cię na inne moje filmy, zapraszam Cię do subskrypcji kanału. Do zobaczenia.